Czcigodny biskupie Romualdzie, drodzy goście ze Stolicy Apostolskiej, drodzy kapłani, siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego, drodzy bracia i siostry. Uroczystość Bożego Ciała przypada zawsze po okresie wielkanocnym, po uroczystościach Zmartwychwstania Pańskiego i w niebowstąpienia, zesłania Ducha Świętego. Razem z uroczystością serca Pana Jezusa jest to już ostatnie wielkie wydarzenie liturgiczne przed wakacjami. Jaki jest zatem sens obchodzenia Bożego Ciała w sposób tak uroczysty, kiedy wydaje się, iż prawdziwym świętem Eucharystii jest Wielki Czwartek, włączony w całą Paschę Pana Jezusa, który to przeżywaliśmy, uczestnicząc w misterium paschalnym kilkadziesiąt tygodni temu. Tam przecież Wielki Czwartek następuje pokazanie źródła i celu Eucharystii, wpisanej w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jezus zmartwychwstały staje się dla nas prawdziwym życiem, a gest umycia nóg jest ściśle połączony z Eucharystią. Służba połączona z bezinteresowną, bezgraniczną miłością. Czy należy zatem i warto powtarzać te tajemnice i te treści jeszcze raz, tak zewnętrznie, w tak mocnej oprawie, tak widowiskowo, jak dzisiaj w naszej procesji? W uroczystości Bożego Ciała kluczowa jest właśnie owa zewnętrzność. Zewnętrzny wyraz tego, co przeżywamy często głęboko, intymnie, w środku naszego serca. Wychodzimy dzisiaj poza granice zwykłego, szarego dnia i zwykłej Eucharystii, która choć niezwykła, odprawia się w dziesiątkach kościołów codzienności. Uroczystość Bożego Ciała ma właśnie wymiar społeczny. Jest świadectwem wiary, ale także, a może przede wszystkim, uświadomieniem sobie, że Bóg jest ze mną w normalnych, ludzkich, codziennych drogach mojego życia. Że Bóg jest tam, gdzie ja żyję. Gdzie biegnę na autobus, czy do pociągu. Na tych samych ulicach, na których idę do chorej matki, albo spotkać się z ukochaną. Gdzie spotykam sąsiada, bądź tylko tych znanych z widzenia, których twarze skrywają tajemnice ich wewnętrznego życia. Znakiem właśnie tego, że Bóg przeszedł drogami mojej codzienności. Przez kilka dni będą płatki kwiatów i roślin, jakie rozsypywane były przed Najświętszym Sakramentem. Jeszcze przez jakiś czas będziemy je widzieli na chodnikach i ulicach jako znak, że Bóg tędy przeszedł. Boże Ciało jest zatem, można tak powiedzieć, właściwie świętem człowieka, świętem miasta, świętem dzielnicy, wsi, ulicy, drogi. Bo jej przeznaczeniem staje się być drogą Boga do mnie, człowieka, do nas, ludzi. Wspólną drogą człowieka i Boga. Pięknie wyraził to wiersz księdza poety Janusza Pasierba. Ty jesteś, ale i ja jestem drogą. Kiedyś gładką, teraz wyboistą. Przeszło przeze mnie tylu ludzi. Niektóre stopy dotykały mnie lekko, inne deptały twardo. Ty ciągle przeze mnie przechodzisz. Jestem drogą Twojej nadziei.
jestem Twoją drogą. Jestem Twoją drogą trudną, znaczoną jagodami ciemnej krwi, z wyrytą w kurzu poszarpaną bruzną. Kiedy upadasz przeze mnie, wtedy jestem najbliżej. Czuję, jak bije umęczone serce, zanim zdążę się zerwać, żeby iść dalej. Uroczystość Bożego Ciała jest zatem uroczystością szczególnej czci dla Boga, który idzie moimi drogami, ale także dla chleba, dla symbolu zaspokojenia głodu. To uczenie się chleba, którym człowiek karmi się w codzienności, ale to szczególny chleb, to Słowo, które stało się ciałem, a w tajemnicy Eucharystii dla nas, dla mnie, stało się chlebem. Dziś ludzie są głodni Słowa, jak chleba, ale Słowa mądrego, spokojnego, pięknego, mądrego, budującego. Sądzę, że wiele osób, wbrew medialnemu chaosowi i internetowej papce, pragnie karmić się dobrym Słowem, świeżością Słowa prawdziwego i mądrego. Uroczystość Bożego Ciała pokazuje nam zatem, że nie żyje tylko przyroda, że nie istnieje tylko to, co doczesne, empiryczne, materia i energia. Przeciwnie, one są znakiem, przejawem ukrytej tajemnicy, prawdziwej natury świata, który nie jest jedynie materialny, ale ma naturę duchową. Eucharystia jest tutaj znakiem prawdziwej, ale ukrytej natury bytu. Chrystus Eucharystyczny jest tym najbardziej realnym, a jednocześnie najbardziej tajemniczym miejscem, punktem, w którym następuje połączenie tego, co realne, dotykalne, chleb, i tego, co nadprzyrodzone, co przekracza każdy umysł i każdą myśl, ciało Boga. To miejsce wykracza poza kategorię liczby i miary, dlatego rzeczywistość Eucharystii nie jest statyczna. Ona się dzieje, ona się dokonuje. Uroczystość Bożego Ciała pokazuje nam więc, że tak jak chleb przemienił się w ciało Boga, tak powoli, bo to długi proces, za sprawą Chrystusa, Kościół i ja mamy się przemienić. Dlatego w uroczystości tej jest procesja na zewnątrz Kościoła, świat, na ulice, drogi, place. To znak, że Bóg pragnie przemienić to, co jest wokół mnie, że ma się dokonywać swoista konsekracja, uświęcenie tego naszego zwyczajnego miejsca, w którym przyszło nam żyć. Miasta, domu, osiedla, dzielnicy. Jakże pragnę się zjednoczyć z duszami ludzkimi, mówi Jezus do Faustyny w dzienniczku. Rozkoszą moją jest łączyć się z duszami. Wiedz o tym, córko moja. Kiedy przychodzę w Komunii Świętej do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy. Ale dusze często nawet nie zwracają uwagi na mnie. Pozostawiają mnie samego. Bo jak mi smutno, że dusze nie poznały miłości. Ty bądź ze mną. Amen.